Takie złote to wszystko, nie? No i spokój, jak tu ciemno jest. Tu powinno się rozjaśnić. A ty wiesz, że tutaj papież wchodził tymi schodami? No. Ani pastec. Dziadowo. Także ani Wojtek nie wszedł, ani nic. Ja mam dobrą metodę. Jak ja coś chcę, to najczęściej tak się dzieje, bo po prostu się spytasz. I gdzieś pan miał zaproszeń pełno w teczce i wcale by nie wykorzystał, sam by wszedł. A po co ma pijakom dawać? Bardzo dobrze, a my nie jesteśmy jacyś, wiesz. No, już. Już będzie. Także już się zaczyna tu z piękną panią w okularach. Porozmawiałyśmy o tym, że pełno pijaków przychodzi, że to jest żenujące, żenuła. No, nasza kochana. Tak, jakieś tu prospekty jeszcze, choć za tym książki czy są. No co powiesz? Dzień dobry. A gdzie są jakieś prospekty, książki, informacje? Tym razem nic nie ma. To samo pijackie wino stoi. To jest coś okropnego, że taki niski poziom. I wie pani, czego nie ma? Tam na tej ścianie artyści Modrzejewska, wszyscy, którzy śpiewali w tym teatrze byli, nie ma. Nie ma. Chodź, ci pokażę tę ścianę, gdzie zawsze byli artyści. A tam sobie może wyjdzie coś. Tak. Tam jest widocznie to muzeum takie rzeczywiste. A tam będzie otwarcie nowego wernisażu. Zobaczymy. No. No zobaczymy, czy to jest... Jeszcze jest stara wystawa jakaś. Otwórz mi tutaj tę kamerę. No. Zobacz, masz z autobusu, z tramwaju reklamy. Podobne, nie? Te twarze takie po dwie. No. Bardzo ładne. Tutaj była rozmowa przeprowadzona przeze mnie z tą byłą sopranistką z Teatru Wielkiego, Izabela Kłosińska. Ja mówię, no i gdzie? Gdzie my jesteśmy? W rozsypce jesteśmy wszyscy. Gdzie? Ona mówi, nie wiem, właśnie już. Ta na rencie, ta emeryturze. Na emeryturze, ta nie pracuje, tam tej nie ma. O, tutaj stałam z Izabelą Kłosińską, tak przy winie, no bo przecież nie wszyscy muszą to wino pić akurat. Ale to ten Olbiński,